Cześć wszystkim, z tej strony Kamil Malinowski, czyli Sherlock, i w dzisiejszym materiale chciałbym troszkę omówić kwestie dotyczące pośladka, czyli jak kształtować pośladek, a bardziej rotatory zewnętrzne, czyli pośladkowy średni, czyli coś, co jakby nie patrząc, troszkę u nas kuleje w sporcie. Więc najpierw kawa. Łyk dobrej kawy. Pamiętajcie, jeżeli ktoś nie pije kawy z waszych znajomych, to mu nie ufajcie. Kawę warto pić. Jest dobra, po prostu. A więc wracając do tematu. Pośladki i ćwiczenia na pośladki. Jeżeli chodzi o takie koncepcje funkcjonalne, czy też ja to zawsze mówię na szkoleniach, można byłoby wyróżnić parę kwestii, jeżeli chodzi o pracę nad pośladkami. Jednak starajcie się głównie pracować nad pośladkami w pozycjach wysokich, z tego względu, że większość sportów, jakie uprawiacie, jakie determinuje w ogóle wzorzec ruchu biomechaniki, będzie mówiło o tym, że powinniśmy trenować pośladek właśnie w pozycjach wysokich. Jednakże, jeżeli nawet tego pośladka nie jesteście w stanie uruchomić, warto go preaktywować w prawidłowej rozgrzewce, czy też w ogóle w innych segmentach treningu, w pozycjach niskich albo średnich, czyli w podporze, w leżeniu, w podporze na, bokiem i tak dalej, w leżeniu na boku i tak dalej, i tak dalej. Bo to w koncepcji później będzie się mogło przełożyć zdecydowanie na jakość waszego życia, przede wszystkim bez bólu w okolicy bioder czy kolana i kręgosłupa, ale co najważniejsze, zwiększycie osiągi, czyli moje drogie panie i panowie, wrzucicie więcej krążków na sztangę i dzięki temu wybudujecie większą siłę, czyli będziecie bardziej nabici, mięśnie będzie większy i wszyscy będą cacy i szczęśliwi. Jedną z ciekawszych rzeczy, którą warto można byłoby powiedzieć z badań naukowych, nie jesteś w stanie, i to już od dawna wiadomo, zainicjować pracy w 100% tylko jednego mięśnia pośladkowego średniego. Wszystkie ćwiczenia, jakie mniej więcej widzisz gdzieś tam w internecie, na YouTubie i tak dalej, one nie będą inicjowały tylko i wyłącznie jednego możliwego mięśnia imienia pośladkowego średniego, jednak będą inicjowały do pracy grupę mięśni rotatorów zewnętrznych w stawie biodrowych, jak i taśmy bocznej. Na to warto zwrócić uwagę. A więc przejdźmy troszkę do ćwiczeń i tutaj trzeba storpedować w mojej ocenie, jak i też w ocenie moich znajomych po fachu, kilka nie do końca sprecyzowanych kwestii. Jedna fit trenerka, no takiej chyba mamy dwie, jedne najpopularniejsze w Polsce, to sobie wybierzcie, która często publikuje u siebie na social mediach jedno ćwiczenie, które uważa, że jest najlepszym na rynku możliwym do rozbudowy mięśni pośladkowych średnich. Dzięki temu wasza pupcia będzie jak brzoskwinka nabita. No niekoniecznie, a ćwiczenie nazywa się Pissing Dog, czyli sikający pies. Ćwiczenie wygląda w następujący sposób, że wy jesteście w klęku podpartym i do boku tak odwodzicie biodro, czy to z gumotera band, mini bandami i tak dalej, czy nawet z własną masą ciała. Czemu to nie będzie jedno z ciekawszych ćwiczeń i będzie wręcz negatywnie wpływało na funkcjonalność waszego biodra, a w konsekwencji na kontuzję stawu biodrowego oraz kolanowego? Jest obecnie multum badań naukowych z 2014 roku, 2019 roku, które udowadniają, że to ćwiczenie nie jest rekomendowane w świecie fizjoterapii, treningu przygotowania motorycznego, z tego względu, że nie aktywuje mięśni pośladkowych średnich, a wręcz negatywnie wpływa na funkcjonalność biodra. Czemu? Ćwiczenie w głównej mierze w pozycji zgięciowej, w 90 stopniach jakby nie patrząc, będzie inicjowało pracę mięśni taśmy bocznej, czyli można byłoby tu wymienić jeden główny mięsień, naprężacz powięzi szerokiej. Jeżeli bardzo mocno zdominujecie jego pracę właśnie w tym ćwiczeniu, on najbardziej się będzie uruchamiał i jego pik krzywej siły będzie wybity maksymalnie w górę, to z automatu on napnie, to jest prawda, to z automatu napina się pasmo biodrowo-piszczelowe, ale przesuwając się w kierunku przednim w stosunku do kości udowej i całej osi płaszczyzny naszego ciała. Co za tym idzie? Jeżeli mamy za bardzo przesunięte pasmo biodrowo-piszczelowe w kierunku przednim, to będzie powodowało i kolidowało, że rzepka będzie przesuwała się w kierunku bocznym, a w co wpłynie na biodro, będzie tak zwany zespół trzaskającego biodra, czyli już macie jakiś dysonans, jakieś takie zaburzenia ruchomości stawu biodrowego, co będzie w konsekwencji powodowało ból, patologię oraz kontuzję w przyszłości. Więc
jeżeli dbacie o swoje biodra, niekoniecznie wykonujcie akurat to ćwiczenie. Jeszcze z tego względu, że w tym ćwiczeniu jesteśmy w otwartym łańcuchu kinematycznym, co będzie wpływało na to, że nie do końca jesteśmy w stanie otworzyć tak dobrze biodro. Bardziej większość osób, którzy wykonują to ćwiczenia, pójdą w kierunku do rotacji zgięcia bocznego w kręgosłupie, czyli zainicjujecie znów grupę mięśni stabilizujących kręgosłup do rotacji, do zgięcia bocznego, co będzie powodowało to, że te mięśnie i tak są ponapinane, to jeszcze bardziej je dobijecie, a pośladek jak nie był aktywny, tak dalej nie będzie inicjowany do pracy. Z własnego doświadczenia jako fizjo i trener przygotowania motorycznego nikomu nie polecam tego ćwiczenia ze swoich klientów, po prostu wiem, że może nie to, że szkodzi, ale daje takie dolegliwości bólowe w przyszłości, po co wykonywać ćwiczenie, które nawet nie jest na ten mięsień. Kolejnym ćwiczeniem, które warto byłoby poruszyć, i tutaj już jest trochę lepsze ćwiczenie i można je niekiedy wykonać, jest bardzo popularna muszla, czyli leżymy na boku, guma miniband na kolanach i odwodzimy tak biodra do boku, w pozycji leżącej na boku, krótko mówiąc. Jest to dobre ćwiczenie, złe nie wiadomo do końca, w zależności od tego, jak się ułożysz, jakie masz predyspozycje, też przede wszystkim genetyczne. Czemu dobre i złe? Nie ma złych i dobrych ćwiczeń, są głównie źle wykonane, jak to zawsze mówię. Ćwiczenie muszla może nie jest najlepszym ćwiczeniem na rotatory zewnętrzne w biodrze. Czemu? Ponieważ znów możecie pociągnąć naprężaczem powięzi szerokiej, bądź też głową boczną mięśnia dwugłowego uda i przez to zmienia się napięcie mięśniowe grupy rotatorów zewnętrznych stawu biodrowego. Czyli niekoniecznie wpłyniecie na siłę i poprawę wytrzymałości siłowej stabilizatorów biodra, a bardziej dobijecie mięśnie, które nie powinny pracować aż tak w tym wzorcu ruchowym. Troszkę inne są ćwiczenia lepsze, które zaraz Wam na przykład wymienię. Co więcej, jeżeli wykonujecie nawet to ćwiczenie muszla, a pani, którą prowadzicie, bo najczęściej panie mają takie predyspozycje genetyczne, czyli mają szeroką miednicę, to uwierzcie mi, podczas odwodzenia mogą zainicjować pracę przez przywodziciele, czyli będzie kąt ruchu wykonywany przez przyczep na kości łonowej aż do wewnętrznej strony kości udowej. I tam też właśnie przywodziciele mogą zainicjować troszkę ten ruch do otwarcia w muszli. Koncepcje, które uważam za dosyć słuszne i mówią właśnie o tym, to ja u wszystkich swoich klientów, jak i na szkoleniach, bardziej idę w kierunku, że pośladek powinniśmy trenować, dobra, w pozycji zgięciowej, ok, jeżeli tego sport wymaga, jeżeli nie wymaga, odpuśćcie. Ćwiczenie, jakie możecie obecnie zauważyć, jest jednym z ciekawszych ćwiczeń, zawsze mówię o tym, żeby aktywować rotatory zewnętrzne, jak i grupę mięśni pośladkowych, wyproście biodra. Najlepiej jest to, jeżeli mamy od 0 do 10 stopni. Czemu? Ponieważ większość wzorców ruchowych i przede wszystkim pośladki pracują właśnie na wyproście, więc warto zainicjować pracę tych mięśni pośladkowych i też rotatorów zewnętrznych w tej płaszczyźnie, do wyprostu w biodrze. Leżycie na boku, głowa oczywiście leży w neutralnej pozycji, żeby nie było od razu aktywacji do zgięcia bocznego w kręgosłupie. Jedna noga zgięta w biodrze 45 stopni, 90 stopni w kolanie wciśnięta w podłoże na około 30-50% Waszej siły maksymalnej. Druga noga, która jest aktywna, wciskacie piętę w ścianę za Wami i odwodzicie nogę. Taki nacisk na ścianę niech będzie około 30-50% i wykonujecie od 15 do 20 powtórzeń do odwiedzenia nogi w stawie biodrowym. Czyli otwieracie biodro i powoli zamykacie do pozycji początkowej. Jest to jedno z ciekawszych ćwiczeń, więc wykonajcie je. Dajcie mi znać, czy palił pośladek jak Notre Dame. I główny taki, kończąc już ten materiał, wątek, jaki poruszyłem, to jest tak. Ćwiczenie Pissing Dog niekoniecznie, muszla w miarę ok. I ostatnie, trzecie ćwiczenie jak najbardziej tak. Wpłynie to przede wszystkim na głębokość Waszego przysiadu, na większą siłę na treningu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat kształtowania pośladków, siły oraz wyglądu, czyli tej hipertrofii, zapraszam Cię do zakupu naszego e-booka Kształtowanie kobiecej sylwetki by Monika Sych, które jest dostępne na stronie movementsolution.pl, czego się dowiesz z książki. Od dietetyki aż po kształtowanie właśnie mięśni pośladkowych, na co warto zwrócić uwagę, od anatomii aż po wykonywanie treningu. Macie również tam rozpisaną dietę oraz fazy treningowe.
Jeżeli materiał Ci się podobał, kliknij łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i daj znać, czy wykonałeś to ćwiczenie i u swoich klientów wrzuciłeś inne. Pamiętajcie, ćwiczcie mądrze. Ściskam, do zobaczenia w kolejnym materiale i życzę udanego dnia. Bye, Sherlock.